Dobry wieczór Państwu. Nowy Jork to miejsce, w którym łatwo się zakochać. Niektórzy nie mogą bez niego żyć, jeśli nie mieszkają tu na stałe. Do Wielkiego Jabłka wracają przy każdej możliwej okazji. W Nowym Jorku zakochany jest nasz dzisiejszy gość. Aktorka, scenarzystka, reżyser, producent Małgorzata Potocka. Małgosiu, witaj na nowojorskiej kanapie. <grytanie> <grytanie> witam, witam serdecznie. Witam. Co jest takiego w Nowym Jorku, że wracasz tu co chwileczkę? Wiesz, tutaj rosną mi skrzydła. Jest to miasto, które ma wiele możliwości, ale też ma bardzo pozytywną energię. Są ludzie, którzy mówią, nie mogę wytrzymać w Nowym Jorku. Ja jestem typowym szczurem miejskim, także ja kocham po prostu energię tego miasta i właściwie nie wiem, czy nie mam przypadkiem więcej przyjaciół tutaj niż w Polsce. Mówię przyjaciół prawdziwych. Łącznie z moją córką, która tutaj jest, więc to jest najważniejszy, że tak no, powiem. No teraz masz niesamowity powód, żeby. Teraz niesamowity powód. Być. Właśnie. Ale ja tutaj kiedyś miałam stypendium Whitney Museum w 1986 roku. Mieszkałam tutaj prawie rok. W East Village wtedy, w przepięknym, w przepięknym lofcie wypożyczonym mi przez Millennium Workshop. No i to były po prostu najpiękniejsze jakieś chwile mego życia, kiedy, kiedy poznałam cudownych ludzi jak Joko Ono, Davida Berna, e, e, Gilbert George i byłam na wszystkich e, e, fajnych e, party. To zaraz, Soko. zaraz ty się zaliczysz do śmietanki nowojorskiej. <grym> Takie nazwiska <grym> padają. Richard Joko? Serra. No proszę. Tak. E, e, Douglas Davis. Sprzedałaś im trochę polskości. Sprzedała mi może zaciekawienie tym krajem, bo ja wtedy byłam naprawdę jedną z niewielu takich osób, które przyjechało z sukcesem jako stypendystka, jako realizatorka takich różnych filmów awangardowych i, i miałam tutaj wystawy fotografii, także to rzeczywiście brałam udział w takim tętniącym mieście i to mnie zaraziło. To mnie niesamowicie związało z tym, z tym miastem. Z ludźmi, pamiętam, wtedy, wtedy zawiązały się te przyjaźnie. No i potem zaczęłam przyjeżdżać już do Nowego Jorku e, coraz częściej, żeby te związki e, utrzymywać. Potem byłam z Grzegorzem Ciechowskim, któremu oczywiście musiałam pokazać Nowy Jork. E, oboje... Rozkochał się? E, rozkochał się w Nowym Jorku, uwielbiał Nowy Jork. E, mieszkaliśmy wtedy bardzo blisko Dakoty, na 72 e, ulicy, w przepięknym apartamencie naszego przyjaciela Christopher Radko, jeśli pamiętacie Christopher Radko Christmas Ornaments, fantastycznego projektanta cudownych ozdób świątecznych który właśnie produkował bombki w Polsce e, i ozdoby, e, ozdoby świąteczne. I, i rzeczywiście, A tutaj w każdym Macy's co roku można dokładnie. było oglądać te piękne dokładnie, polskie Dokładnie tak, fantastyczne rzeczy. I dla Grzegorza Nowy Jork miał ogromne znaczenie. Bardzo, bardzo się tutaj budził, bardzo tutaj ożywał, miał fantastyczne pomysły. No i e, graliśmy zresztą razem u Zbyszka Rybczyńskiego w, jednego, w jednej filmiku, który zrealizował. Także było tutaj niesamowitych, dużo przygód. Moi przyjaciele, Ania i Ryszard Chorowicz, mieszkałam u, 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 u Uli Dudziak i Michała Urbaniaka. No, to, to były czasy tętniące, niesamowite, hmm, więc nie, można powiedzieć, że, że, że nie miałam szansy, żeby nie rozkochać się w Nowym Jorku. Tych twoich nowojorskich przyjaciół łatwiej spotkać w Warszawie niż tutaj? Tamten moment tego artystycznego. Rozkwitu, tego niesamowitego, niesamowitego uderzenia, jednak trochę minął. I ci ludzie, którzy wtedy byli również młodzi, w tej chwili są dojrzałymi osobami, i kiedy są, się spełnili w tym Nowym Jorku, i kiedy zafunkcjonowali, bo, bo, bo powiedzenie, jeżeli dasz radę, tutaj dasz radę na całym świecie, więc oni dali radę, im się udało, Poczuli, po, poczuli taki spokój i harmonię wewnętrzną, że już nie musieli się tak niesamowicie szarpać. I jest jakaś taka dojrzałość w człowieku, który wraca do swojego dzieciństwa, do swoich dawnych związków, do korzeni, jest, robi się bardziej sentymentalny, więc te pod, powroty mnie nie dziwią. Ee, nowe kariery za, rozbłyskają w Polsce teraz, prawda? Teraz więcej słyszymy nawet tu w Nowym Jorku o Głowackim, niż żeśmy słyszeli kiedy on tutaj był. No tak, bo tutaj jest jednym z bardzo wielu. Oczywiście mamy na niego skierowaną swoją uwagę, ponieważ jest Polakiem. Ee, jednak zdobył wielkie uznanie literackie e, amerykańskich krytyków. To jest uważam niezwykłe wydarzenie. Natomiast w Polsce głowackich nie mamy wielu, prawda? Mamy jednego głowackiego. Tak, tak. tak. się rozmawiamy o wszystkich, e, tylko nie o tobie, więc musimy to zmienić, bo ty aha, jesteś naszym gościem. Musimy o tobie. E, e, większość z nas na emigracji zna Ciebie z serialów. E, ci, którzy troszeczkę dalej pamięcią sięgną, znają Cię z filmów np. Wajdy, prawda, czy z Hubala gdzie występowałaś, miałeś 17 lat. Co robi Małgorzata Potocka dzisiaj, oprócz tego, że jest w serialach? No seriale dają pewną y, popularność y, i pewną frajdę polegającą na, tą, że, na tym, że ludzie cały czas zwracają na ciebie uwagę, z taką sympatią się do mnie odnoszą, zatrzymują mnie na ulicę, robią sobie zdjęcia. To jest zabawne, bo... A to jest y, bardziej męczące, czy to pomaga? To jest miłe. A pomaga? Pan policjant nie wypisuje mandatu od razu? O nie, uu, tu jest zupełnie inaczej. Panowie policjanci, jak łapią osobę znaną, to dostaje poważnego klapsa. Tak? Nie ma zmiłuj się. I dzwonią zaraz do, do tabloidów. O! Mamy ją! Znaczy miałam taką przygodę, miałam taką przygodę rzeczywiście bolesną, niesamowicie. W nocy siedziałam w, w szparce, takim fajnym miejscu w Warszawie na placu Trzech Krzyży i piłam. Jakiś sok, prawda, z, z wodą, z bobelkami, ale w takim kieliszku, który przypominał szampana. A ponieważ szklana e, e, witryna jest oszklona, prawdopodobnie właśnie jacyś pa, paparazzi zobaczyli mnie i zrobili bardzo dużo zdjęć. Przekazali je natychmiast do policji. Policja mnie, e, wracając do domu, zatrzymała trzy wielkie radiowozy, światła, nie wiadomo co. Oczywiście sprawdzanie e, balonik, to tamto. To polowanie. To było bo, wielkie polowanie. I byli ogromnie rozczarowani. Że. Nie niestety 0-0. Zero, zero. Mm. <grafy> ale akcja była tak naprawdę jak w takich filmach kryminalnych. No ale. Yy, prawda, wróćmy, byli... wróćmy do tego, co robisz. No, wróćmy do tego, co robię. E, oczywiście oprócz seriali e, ostatnio zagrałam w znakomitej sztuce, która się nazywa Bezdech, autorstwa Andrzeja Barta. To jest teatr telewizji. Byłam żoną Bogusia Lindy. Grałam. Malarkę, że tak powiem dojrzałą osobę, troszkę sfrustrowaną i, i przegraną, i rozżaloną na świat. Ale dla aktorki to jest wymarzona rola, więc mam nadzieję, że ten teatr w telewizji też kiedyś tutaj dojdzie i będziecie mogli go obejrzeć. Ale to było naprawdę smakowite przeżycie aktorskie. E, poza tym przyjechałam do Ameryki teraz e, w związku z moim Kilka lat temu zrobionym filmem, który się nazywa Strażnik Minionego Czasu, kręciłam ten film na Ukrainie i teraz nagle ten film ma wielki comeback dzięki Jurkowi Onuchowi, czyli Instytutowi Kultury Polskiej. I nagle się okazało, że film jest pokazywany w Columbia University, że pokazywany jest w Seattle, że pokazywany jest w Chicago, teraz byłam w Toronto i są pełne sale. I jest masa osób stojących, a potem jeszcze dwie godziny dyskusji ze mną. To Czyli większy wielkie... sukces niż podczas premiery. O, zdecydowanie. To są, to są sytuacje też pewnego przypadku. Ktoś ogląda jakiś film, który dotyczy ważnej sprawy, bo ten film dotyczy bardzo ważnej sprawy. To jest historia o Borysa Woźnickiego, dyrektora muzeum, muzeum we Lwowie, w Belwowie, czas, który za czasów właściwie komunizmu uratował 12 tysięcy dzieł sztuki polskiej i ukraińskiej. I na dobrą sprawę powinien zdechnąć w Gułagu albo na Syberii, a jednak jakimś cudem przeżył ukrył tę wielką kolekcję w klasztorze, hmm, polskim klasztorze w Olesku, w hmm, klasztorze Bernardynów, no i do, 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 do tego czasu ta kolekcja przetrwała. No to jest coś tak niesamowitego, ta historia, te wszystkie niuanse, to opowiadania, jak on Naj, znajdował najwięksi te Najwięksi polscy nie tylko polscy malarze, no, malarze nazwiska takie, że tak, zwalają no, z nóg. To I wszystko, wszystko w I tym wszystko tam. klasztorze. To daje mi do, z, do, do zrozumienia, że nigdy nie reżyserowi czy twórcy nie należy nie powinien tracić nadziei, ponieważ jego, jego jakieś dokonania pewnego dnia znajdą swój blask. Bardziej przyziemnie. Czy imbiór i kiszone ogórki pomagają w diecie? Tak! <noise> Pytam, A, się, bo... w szpiegu, w szpiegu. Pytam się, bo wiem, że jesteś adwokatem zdrowego odżywiania się i odchudzania. Może i w, akcjach... w tej chwili tego nie widać do końca, ale byłam chudsza, byłam kucha. Wyglądasz, wyśmienicie. Wyglądasz <laughs> wyśmienicie. Skąd się u Ciebie wzięła pasja, żeby pomagać innym, żeby właśnie brać udział w takich akcjach odchudzających czy zdrowego odżywiania? Moja mama, która gotowała marchewkę z, z, z zegarkiem na ręku, patrząc 8 minut koniec. Nie zabijaj ja? witaminki. To, to dokładnie. Ja myślałam, co za wariatka wtedy, ale u nas w domu nie było wieprzowiny, nie było białego chleba. Ja chodziłam do szkoły i zamieniałam się ze swoimi koleżankami na kanapki. Ja miałam czarny pumpernikiel przełożony jakimiś tam liśćmi, szpinakiem i tak dalej. A one miały wielką białą bułkę z wieprzową szynką nasmarowane grubo masłem albo chleb ze smalcem i, i prawda i się zamieniałam z nimi wtedy. Ale była to lekcja którą matka mi dała, yy, yy, myśląc, yy, znaczy w tamtych czasach nie było sytuacji, prawda, nie mówiło się o buddyzmie, o, o yy, Indiach, o medytacji i tak Moja mama to wszystko robiła. I ja dzisiaj patrząc z perspektywy, myślę sobie, Boże, jaka to była niesamowicie nie, wszechwiedząca i niezwykła kobieta, której właściwie nie udało mi się poznać, bo córki z, matki zawsze, z matkami zawsze walczą. A więc ja przez to, że traciłam energię na walkę z moją matką, nie weszłam w głąb jej, jej duszy i jej świadomości, i, ale teraz po latach widzę, ile ona nauczyła mnie swoim, swoją wiedzą i zachowaniem. Właściwie to się przełożyło na mój dom na mój sposób odżywiania, na mój sposób myślenia. Ja zaczęłam 20 lat temu yy, ćwiczyć jogę bardzo yy, bardzo, prawda, intensywnie z wielkim oddaniem. To jest moja równowaga psychiczna, to są moje Czy naprawdę codziennie coś tam jogujesz? Ja codziennie naprzeciwko mojego domku w Warszawie wybudowali fantastyczny klub sportowy, więc sami rozumiecie, że nie mam wyjścia. Nie masz jak tego grzech. obejść. Nie mogę obejść, nie. Już mój organizm budzi się rano o siódmej i już chce być nawet bardzo zaspany i zmęczony, chce być o ósmej rano na zajęciach, więc ja jeśli nie mam zdjęć, jeśli nie mam podróży i wyjazdów, to jestem tam codziennie o godzinie ósmej. Budda powiedział, jesteś tym, co jesz. Nie wiem, czy można w telewizji powiedzieć... powiedzieć... Można. Naprawdę? Wytniemy najwyżej. <laughs> Że jesz wyglądasz jak gówno? No, także Przepraszam nie jemy, nie złych Przepraszam za porażkę. Bardzo nieelegancko powiedziałam, ale że Budda powiedział, wytnijcie to, Budda powiedział, że jesteś tym co jesz. Więc jeżeli jesteś, oszczędzasz na sobie i jesz byle co, to czujesz się jak byle co, wyglądasz jak byle co i niestety masz byle jakie prawda, choroby i tak dalej. Więc myślę, że trzeba dbać o siebie, myśląc, myśląc, że się jednak jest fabryką, która, chemiczną, która jednak potrzebuje dobrego paliwa. I to dobre paliwo przekłada się na dobre myślenie, na dobre Dobrą energię, na całą masę y, y, równa się dobre. Tak? Ja kiedy widzę w supermarketach, czy w jakimś prawda, miejscu, gdzie matki prowadzą takiego opuchla, opuchlonego dzieciaka obok ciebie, a tutaj stoi kosz, gdzie są chipsy, batoniki, takie jakieś, nie wiadomo, ja myślę sobie, matko boska, kocha chyba to dziecko i to po prostu tą całą truciznę właduje w to ukochane swoje dziecko. Więc mnie to ogarnia przerażenie i ciągle wydaje mi się, że jest bardzo mała edukacja na ten temat w Polsce, że te matki powinny dostawać broszurki czy mieć lekcję już w przedszkolu, prawda? A tutaj nie wygląda sytuacja wcale lepiej. W Ameryce jest chyba więcej. Wiecie, dzieci. znaczy, biedne społeczeństwo jest grube. Ludzie świadomi są szczupli, ludzie nieświadomi są grubi. Zdrowe jedzenie to podstawa, w zdrowym ciele, zdrowy duch. duch. Małgosiu, nie może być chyba z tą rozmowy, żeby nie wspomnieć. Mam nadzieję, że Cię to nie męczy, kiedy pytamy się o Grzegorza Ciechowskiego. Nie. Miał 44 lata, kiedy odszedł. tragicznie odszedł od nas. Mnie to bardziej jeszcze w tej chwili tak interesuje, ponieważ ja mam 44 lata. Ale nie nie, od, nie, 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 proszę Cię. Nie wybieram się nigdzie, tylko po prostu wiesz, jest taka proszę jakaś... Cię. 44 lata, to jest człowiek bardzo młody, ja tak się czuję przynajmniej, bardzo młody. No to był młody, oczywiście młody, bardzo, chłopak. bardzo młody chłopak. Jak Powiedz mi, w jednym, ja z z czasem... z jednym wiadła się powiedziałeś, że to mnie zaciekawiło, że zupełnie odwrotnie powiedziałaś, że czas jednak nie leczy ran, czy naprawdę ta rana cały czas. Czas nie leczy ran, moim zdaniem. To znaczy, człowiek może w jakimś sensie jest opanowany, ale kiedy zaczyna dojrzewać, to nagle rozumie, ile stracił, tak? Jak bardzo straciłam Grzegorza. Jak bardzo nie doceniałam pewnego etapu, który mieliśmy ze sobą, tych dziesięciu lat życia. Po prostu jest coś takiego, że nawet jeżeli się mieszka czy żyje z wielkim, niesamowitym artystą, to kiedy on jest Twoim mężem i kiedy traktujesz go normalnie, ta, ta codzienność, ten blask przyćmiewa. W związku z tym nie traktuje się. Jak, jak, jak niesamowite zjawisko tego partnera swojego w domu. Kiedy się go traci, to nagle człowiek się zaczyna orientować, że, że coś się bardzo złego stało, że, że, że to był ktoś niezwykły, że trzeba było bardziej go pielęgnować, że trzeba bardziej było go tulić, że trzeba było bardziej się na nim skupić, że bardziej się mu poświęcić. I rodzi się takie poczucie winy. Przecież kiedy on pisał tekst. Natychmiast mi ten tekst czytał, prawda? I ja z zimną krwią mówiłam, to jest słowo źle, tam tego, tutaj trochę zmień, podbij tego. I on to robił, ale potem myślę sobie, Matko Boska, to wszystko było genialne. Ja czytam teraz te teksty z niesamowitym wzruszeniem, jakie one są głębokie. Nikt nie pisze takich tekstów, nikt nie pisze takiej muzyki. Więc można powiedzieć, że udało mi się w życiu i, i teraz z perspektywy czasu widzę, jak bardzo mnie jest jego brak, jak Weronice jest jego brak. Być może jej całe życie by się inaczej potoczyło, ponieważ on miał zamiar zrobić jej płytę, mieli razem nagrać płytę. Wtedy wiadomo, że miał studio, miał muzyków, sam pisał muzykę, w związku z czym sam komponował, w związku z czym to było wszystko wtedy proste, kiedy go zabrakło. Wszystko stało się niemożliwe. Masz dwie córki, Matyldę i Weronikę. Matyldę. Są już dorosłe, dziewczyny. Tak, dorosłe dziewczyny. Weronika, o, Weronika mieszka w Nowym Jorku. Matylda w Warszawie. Matylda w Warszawie. Weronika studiuje tutaj. Skąd pomysł na studia w Stanach? To wszystko tak jak czekam. Czy w życiu. mama nie tęskni? No jesteś często. Mama tu, ale... umiera. Nie boisz się córkę takiego wielkiego miasta wysłać? No ona, e, e, Weronika mnie absolutnie obezwładnia. E, ja nie wiem czy, e, znaczy ja w jej wieku też tutaj byłam, prawda? Ale nie wiem czy zdolna byłabym do takiej, takiego poświęcenia. Mnie było łatwiej tutaj. Ja wyszłam od razu na pułap bardzo wysoki przy, i, i, i właściwie nikt nie zmuszał mnie tutaj do żadnej pracy. Ja dostawałam stypendium, miałam wszystko, że tak powiem podane na tacy. Ona musiała sama przez wszystko się przebić. Ona oczywiście, jak zwykle w życiu przypadki rządzą naszym życiem. Oczywiście ja tutaj ją wysyłałam nieustannie, moi przyjaciele mają restaurację, Weronika w tych restauracjach pracowała, uczyła się języka, tak się to wszystko potoczyło. Zakochała się i pewnego dnia wysyłała, wysłała mi SMS-a, że mamo zdałam wszystkie egzaminy, przyjęli mnie na studia do Brooklyn College. Ja pamiętam, że odebrałam to na ulicę, musiałam zjechać na bok samochodem. I nie mogłam w to uwierzyć. Ale tak się stało. Nat nie wiedziałeś, że ona chyba poszła na Nie, ona zda. mi w ogóle nic nie powiedziała, że poszła na te egzaminy. I tak się potoczyło, prawda? Skończyła ochronę środowiska, teraz kończy, kończy Global Finances, więc zaraz będzie pani magister, będziemy do niej wszyscy mówić pani magister. I nagle okazało się, że jest już od czterech czy pięciu lat w Nowym Jorku. I wydaje mi się, że. Tak się toczy życie. No, nigdy nie można, powiedzieć, nigdy nie, nie można powiedzieć, że to się nie zna zawsze. Ja jestem osobą, która przestała planować i przestała wymuszać konsekwencje i wiem o tym, że to, co życie przyniesie, trzeba, że tak powiem, z radością przyjmować. Zanim Cię puszczę, mam pytanie, które mnie bardzo ciekawi. Jak bardzo irytuje Cię to, kiedy mylą Małgorzatę Potocką z Małgorzatą Potocką tą drugą? Czy to jest irytujące pytanie? To, nie, nie, nie! Skąd? Nie! Małgosia Potocka prowadzi zespół Sabat. I rzeczywiście <noise> rzeczywiście było wiele przezabawnych, przezabawnych sytuacji. Bardzo się lubimy i, i zawsze widzimy się z wielką serdecznością i mamy z tego duży żart. Ja zresztą dodałam do swojego nazwiska po jakimś czasie małgorzata Maria Potocka, żeby jednak ludzie mogli się połapać, ale było parę razy. E, niesamowitych, prześmiesznych e, sytuacji. Chcieli, żebyś zatanszyła? Bardzo. E, znaczy ja w ogóle e, chodziłam na balet. Zresztą twoja mama prowadziła również zajęcia dla e, e, klasy aktorskich na Moliera, więc to była więc dlatego też znam twoją mamę i moje koleżanki kończyły szkołę baletową, gdzie twoja mama uczyła, więc są jakieś powiązania. Wszystko Natomiast tak, gdzieś to wszystko jest razem. Natomiast z Małgosią były świetne e, e, historie. Więc jedna z takich e, e, Małgosia otworzyła klub e, i zrobiła Sylwestra, wysłała wszystkim zaproszenia. Wszyscy moi znajomi przy, przyjaciele byli przekonani, że przychodzą do mnie na Sylwestra. I kiedy otworzyli drzwi i zobaczyli Małgosię, byli w kompletnym szoku. To była, to była jedna taka historia, w ogóle nie wiedzieli jak się zachować. A druga historia, kiedy wychodziła za mąż za Jasianowickiego, do mnie przychodziły kosze kwiatów i przychodziły cudowne e, pozdrowienia. No oczywiście bardzo żałowałam, że to nie ja wychodziłam za mąż za Jasianowickiego. <słyski> Ale przesyłałam te kosze. Wszystkim dziękowałam, że bardzo jestem wzruszona. Bardzo dziękuję. I przesyłałam te wszystkie kosze do Małgosi i odsyłałam te wszystkie zaproszenie, więc to było urocze. Małgosiu, dziękujemy Ci bardzo, że znalazłaś czas i odwiedziłaś nas w naszym studiu pomiędzy Twoimi podróżami, pomiędzy Łodzią, Warszawą, Nowym Jorkiem. I mamy nadzieję, że wszystkie Twoje plany zostaną zrealizowane. Powiem Państwu tak na marginesie, że też, yy, prawda, wczoraj Ci się udało chyba sprzedać jakiś poważny obraz w Nowym Jorku. Jesteś wszechstronna. <grystanie> <grystanie> Także jeszcze raz dziękuję. Ja wszystkich serdecznie pozdrawiam. Cieszę się, że dzisiaj z Państwem mogłam się spotkać. Yy, I mam nadzieję, że niedługo znów się tu pojawię na tej kanapie. Wszystkiego dobrego.